Witam Was, kochani. Dzisiaj będzie taki krótki filmik na temat świec zapachowych. Tutaj rzucam od razu piłeczkę dla synka, żeby za głośno nie był, aczkolwiek przepraszam Was z góry, jeżeli będą odgłosy dziecka w tle. W każdym razie będzie to, powiem kilka zdań na temat Yankee Candle, świecy Yankee Candle, świecy Larissa oraz świecy z IKEA. Jeżeli chodzi o tą świecę, najpierw Larissa, jest to świeca zakupiona w Biedronce. Ja już miałam chyba 3 czy 4 różnego typu te świece. Jest to oczywiście świeca zapachowa w szkle i ona kosztuje około 6 zł w zależności właśnie od promocji i tak dalej. Różne są wersje zapachowe. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to mam wrażenie, że ta świeca się najbardziej kopci z tych wszystkich świec. I często jest też tak, że ta świeca nam się nie wypala do końca, tylko pozostaje tutaj na ściankach jakby ten po prostu wosk niewypalony. Z jednej strony niektórzy piszą, że to jest ze względu na to, że po prostu świeca się za krótko wypala. Czyli na przykład zapalimy taką świecę, to ona powinna generalnie się chociażby tą półtorej godziny palić, żeby ten wosk równomiernie schodził, że tak powiem, w dół. Natomiast jeżeli będzie krócej, no to on może się po prostu taka dziurka zrobić i wtedy ją zgasimy i po prostu no, ta, że tak powiem, dziurka się nam pogłębia, czyli nie ma nie ma takiego idealnego wypalenia jednolitego. Zapach jak dla mnie bardzo intensywny, z tym, że mam wrażenie, że te zapachy no, może nie są jakieś takie wyszukane, nie są aż takie... nie są aż takie, nie wiem, naturalne, o chciałabym powiedzieć naturalne, troszeczkę takie, to jest oczywiście moje odczucie, nie musicie się absolutnie z tym zgadzać. Mam wrażenie, że takie troszeczkę sztuczne są te zapachy, jeżeli chodzi o te świece Larissa. Oczywiście tutaj mamy cały ten instrukcję obsługi, czyli że powinniśmy, na przykład jeżeli palimy kilka świec, to świece powinny być w odległości co najmniej 10 cm od siebie. Że powinniśmy oczywiście z daleka od dzieci, z daleka od firanki, żeby nie była palona przy otwartym oknie i tak dalej. Czyli to jest ta świeca. Podobną świecą, praktycznie identyczna. Tak, identyczne opakowanie, z tym, że tu jest szkło matowe, a to jest szkło przezroczyste. To jest świeca z IKEA, która kosztuje około 6 zł. I ona również się tak samo nierównomiernie wypala. Zarówno ta, jak i ta. Z tą miałam taki przebój, że przez przypadek ją jakoś po prostu, nie wiem, czy synek ją tak po prostu przewrócił, czy coś, kiedy oczywiście nie była zapalona i ona mi cała wyszła z tej świecy, znaczy z tego szkła, więc na to też trzeba uważać. I ona była tutaj zakryta takim plastikiem, można by powiedzieć. Jeżeli chodzi o te, to tutaj na przykład mamy, że w odległości 5 cm powinny się znajdować, a te właśnie w odległości na przykład 10. Generalnie właśnie ważne jest to, żeby bardzo długo one się wypalały, czyli jeżeli zapalimy to właśnie przez te chociaż półtorej godziny oraz żeby nie zdmuchiwać ich, tych świec właśnie ustami, tylko żeby je zakryć takim specjalnym, wiecie, jak czasami w kościele są takie te domki, takie do zakrywania, albo też po prostu jak właśnie w świecy Yankee Candle jest takie specjalne zakrycie, czyli po prostu nakładamy i świeca nam samoistnie wtedy gaśnie. Co sprawia też, że ten knot za długo się nie pali i nie tworzy się taka... nie kopci, o można powiedzieć, że nie kopci. Właściwie jeżeli chodzi o kopcenie, to wydaje mi się, że najmniej kopci właśnie ta świeca spośród tych wszystkich trzech. Jeżeli chodzi o zapach tej świecy, to mam wrażenie, że on jest wyczuwalny jedynie po zakupie, czyli kupuję po prostu taką świecę w sklepie, przynoszę do domu, no i ona się świeci. Świeci się i pachnie, znaczy nie świeci się i wtedy pachnie. Natomiast gdy ją zapalam, to absolutnie już nie czuję tego zapachu. Gdzieś ten zapach się ulatnia. Jest, uważam, bardzo mało wyczuwalny, jak dla mnie. Jeżeli chodzi o to, jaki to jest konkretnie zapach, to jest wanilia, chyba z lody waniliowe, coś takiego. Nawet teraz
jest bardzo, bardzo mało wyczuwalny. Jest to zapach bardzo ładny, aczkolwiek na przykład w pokoju go nie czuć. I po zapaleniu też go nie czuć, więc jeżeli najbardziej wyczuwalny jest, kiedy kupię tą świecę, przyniosę do domu i rozpakuję i ją postawię. Wtedy najbardziej wyczuwam ten zapach. I ona właśnie kosztuje też około 5-6 zł, czyli podobnie do tej Biedronki. Natomiast jeżeli chodzi o świecę Yankee Candle, to tutaj właśnie musimy szczególną uwagę zwracać na knot. To jest ten słój średni, to jest akurat Creamy Caramel. I tutaj jeżeli chodzi o ten zapach, to ja właśnie robiłam, po pierwsze robiłam taki błąd, że ja nie zakrywałam tej świecy, tylko ją zdmuchiwałam, to był mój pierwszy błąd. Natomiast drugim błędem było to, że ja owszem przycinałam ten knot, ale ten knot był jeszcze mimo wszystko za mało przycięty, dlatego ta świeca się kopciła, co zresztą tutaj jest widoczne. Często też na tym knocie robi się taki jakby grzybek na samym końcu tego knota i wtedy należy go uciąć. I o dziwo tutaj producent nam pisze, że nawet 3 mm może mieć ten knot. Właściwie najlepiej by było, żeby miał te 3 mm, czyli trzeba go bardzo dużo uciąć. Troszeczkę to jest problematyczne, jeżeli tutaj nam zostało tyle tej świecy i ja muszę tymi nożyczkami jakoś operować, żeby go uciąć. To jest problematyczne, już nie mówiąc o tym, żeby po prostu to zapalić zapalniczką, no bo jeżeli mamy jakieś takie długie zapałki, to tam bez problemu, wiadomo. I ta świeca właśnie przepięknie pachnie, bardzo mi się podoba ten zapach. Zapach jest bardzo intensywny, według mnie najbardziej intensywny w porównaniu z tymi pozostałymi. Ale to też zależy od zapachu, bo zauważyłam, że niektóre zapachy, bo mam jeszcze jedną świecę, która również jest w takim dużym słoju, a pachnie o wiele słabiej, można powiedzieć. I tutaj widzimy, że równomiernie nam ze ścianek po prostu schodzi ta świeca, czyli nie ma takiej sytuacji, takiej jakby dziury tutaj, jak w przypadku na przykład tej właśnie z IKEA. Jeżeli miałabym na przykład kupić jakąś świecę na prezent, to też wszystko w zależności oczywiście od kwestii finansowej, jaką bym miała kwotę do wydania. Jeżeli po prostu miałabym kwotę powiedzmy do tych 50 zł, to myślę, że na pewno kupiłabym taką świecę, ponieważ taka świeca naprawdę ma, po pierwsze mamy bardzo dużo tych zapachów do wyboru. IKEA ma zaledwie, no nie wiem, myślę, że nie chcę tutaj skłamać oczywiście, ale chyba około 10 mi się wydaje tego typu, tego rozmiaru tych świec jest. Biedronka, no to w zależności od oferty. Czasami jak idę do Biedronki, to są tylko 4 zapachy, a czasami jest ich więcej, także różnie to bywa. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o Yankee Candle, to zapachów jest mnóstwo i co roku, że tak powiem, pojawiają się te nowe edycje zapachowe, nowe takie kompozycje zapachowe. Ta świeca przepięknie pachnie. Jest to według mnie taki bardziej właśnie naturalny zapach, nie jest taki sztuczny. I co mi się właśnie bardzo podoba, wydaje mi się, że jest najbardziej ekonomiczna, jeżeli chodzi o wypalanie w porównaniu właśnie z tymi pozostałymi świecami. Mimo wszystko dużo ona kosztuje, wiadomo, natomiast po przeliczeniu jakby wydajności, to wydaje mi się, że ona jest najbardziej wydajna z tych wszystkich. Oczywiście ona jest w tej chwili większa niż te pozostałe, ale mimo wszystko naprawdę według mnie, oczywiście, jeżeli mamy środki finansowe, to ja po prostu kupiłabym jakąś świecę z Yankee Candle. Natomiast jeżeli nie miałabym aż takiej kwoty do wydania, to wtedy skusiłabym się albo na tą, albo na Larissę. Wydaje mi się, że chyba nawet na Larissę, bo Larissa według mnie właśnie bardziej intensywnie pachnie, ale z kolei trochę kopci. Natomiast ta nie kopci, ale pachnie bardzo znikomo. Także to jest oczywiście moje zdanie, moje odczucie. Poza tym tutaj, oczywiście tutaj Yankee Candle ma tutaj też całą taką instrukcję obsługi napisaną jakby pod spodem tego opakowania na naklejce. I tutaj na przykład jest napisane, że ta świeca od 65 do 90 godzin spokojnie może nam wystarczyć. Więc to by było całe moje porównanie. Ja rozumiem, że każdemu może się podobać oczywiście co innego, każdy może mieć inne zdanie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. I właściwie to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was i do zobaczenia, pa, pa.